Cześć. W jednym z ostatnich odcinków na kanale Lub Bezpośrednio wybierzemy się w podróż, oczywiście z Tomaszem Synowcem, jak to podróż, do Colorado, gdzie w listopadzie odbyło się głosowanie, właściwie referendum w sprawie podatku. To dzisiaj o nim będziemy rozmawiać. Bardzo mi miło Cię gościć, Tomaszu. Cześć. Już prawie po raz 30, jak wyliczyliśmy. Tak, to zależy, w jakiej kolejności te odcinki wyjdą. Zależy, w jakiej kolejności odcinki wyjdą, ale dobijemy do 30 w tym duecie, także bardzo się cieszę. Ale przechodząc jakby do tej naszej podróży. Colorado, jeden ze Stanów Zjednoczonych. Czego dotyczyło to referendum, kiedy się odbyło? Bo za nami już omówienie kilku innych, między innymi w Nowym Jorku i w Ohio. Czy to miało jakąś inną specyfikę? Znaczy, odbywało się w tym samym terminie, czyli 7 listopada. Natomiast jak chodzi o tematykę, to tematyką były podatki. Niektórzy mówią, że w życiu pewne są dwie rzeczy, śmierć po podatki. Jak chodzi o demokrację bezpośrednią, to myślę, że można było powiedzieć, że pewne jest to, że coś na pewno głosują w Stanach Zjednoczonych i na pewno wśród tych głosowań będą podatki. I tak było też tym razem. Były dwa głosowania. Takie dwa referenda. Oba dotyczyły stricte kwestii podatkowych i oba, znaczy jedno zostało przyjęte, drugie zostało odrzucone, więc mamy tu taką pewną rozbieżność. Natomiast jakby no dalej jak przejdziemy, no to zobaczymy, że to kwestie ustawowe mają w Colorado taką specjalną, powiedziałbym, rangę. Ponieważ były to głosowania nad kwestiami ustawowymi. Jak ktoś nas ogląda regularnie, to pewnie pamięta, że w Stanach Zjednoczonych generalnie tylko jeden stan jest taki wyjątkowy, że jak jest jakieś rozwiązanie konstytucyjne, to nie trzeba go zatwierdzić w drodze referendum. Jeżeli chodzi, więc rozwiązania konstytucyjne na poziomie poszczególnych stanów, bo to też podkreślam. Jest konstytucja USA, jest konstytucja każdego ze stanów. I te konstytucje stanowe trzeba ewentualne zmiany zatwierdzać w drodze referendum. Natomiast tu była kwestia ustawowa. No i kwestii ustawowych już tak obligatoryjnie co do zasady się wszędzie nie poddaje pod referendum. No oczywiście mamy sytuacje, kiedy są weta, kiedy to obywatele wychodzą z inicjatywą, żeby powstrzymać jakąś zmianę. Natomiast tutaj nie mieliśmy takiej sytuacji. Nie była to też inicjatywa, że obywatele zaproponowali, a to zmieńmy coś w prawie, zbierzmy podpisy i zorganizujmy referendum. To też nie była taka sytuacja. Tutaj mieliśmy sytuację, że normalnie legislatura, oba, jakby zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat Stanu Colorado przyjęły zmianę. Natomiast i tak musiała ona zostać poddana obligatoryjnie pod referendum. Ponieważ zgodnie z w Colorado jest coś takiego jak karta praw podatnika. Jak w konstytucji mamy The Bill of Rights, to jest takie samo Bill of Rights, tylko podatnik w Colorado. I jedną z rzeczy, która jest tam uregulowana, to jest kwestia, że zmiany podatkowe muszą być zatwierdzane w tym, w drodze referendum. Nie może być tak, że tylko legislatura zmieni. A po drugie, jeżeli w danym stanie, znaczy w danym stanie, w tym wypadku w stanie Colorado, jeżeli w stanie Colorado stan chce wydać więcej pieniędzy, niż było to przewidziane w przewidywaniach w ustawie budżetowej, skorelowane o wzrost ludności oraz o inflację, bo to jest jakby taki naturalny wzrost, którego nie potrzebują zatwierdzenia, to jeżeli chcą wykorzystać środki ponad ten stan, to również w referendum musi zostać to zatwierdzone. A w przypadku, gdy nie zostaje to zatwierdzone, podatnicy otrzymują zwrot, jeżeli oczywiście jest nadwyżka. No i tutaj zaraz przejdziemy do tego, że były te nadwyżki, między innymi one były taką rzeczą, którą poddawano pod głosowanie. Tutaj zwracam uwagę, że to jest taka dość silna jednak regulacja podatkowa, która wskazuje, że
nie można tak naprawdę zmienić sytuacji podatkowej w sposób znaczący bez zgody obywateli. Co ciekawe, w Polsce w tym roku w Dzienniku Gazecie Prawnej rzucaliśmy to na stronie, pojawił się swego czasu taki pomysł. A co jeżeli poddawalibyśmy zmiany podatkowe pod referendum, takie obligatoryjne, żeby ludzie je zatwierdzali? Natomiast nie jest to w Polsce jakiś bardzo żywy pomysł. Natomiast ja tutaj zwrócił uwagę na to, że zasadniczo jak patrzymy na historię parlamentaryzmu, to jedną z takich podstawowych rzeczy to było, że skoro nakłada się na nas jakieś obowiązki, jakieś zobowiązania, to my powinniśmy móc je zaakceptować. Mm-hmm. Jakby historycznie, naturalnie dotyczyło to właśnie głównie podatków. Więc jeżeli trochę taka zasada nic o nas bez nas, którą też w polskim parlamentaryzmie historycznie mieliśmy, jeżeli ona jest taką podstawą do rozwoju parlamentaryzmu, no to we współczesnych czasach, kiedy poziom technologii pozwala nam jakby osobiście głosować, prawda? No to byłoby ciężko zorganizować takie głosowanie powszechne, nawet pomijając kwestię stanową, ale nawet w egalitarnym społeczeństwie, ciężko byłoby zorganizować takie referendum. Dzisiaj nam to pozwala. Więc to też jest taka ważna idea, która jakby nie miałem tutaj tego w pełni przemyślane. Czuję dużą sympatię, jak widzę tego typu rozwiązanie, że zmiany podatkowe to powinny być w referendum. Nawet jeżeli nie dotyczą kwestii konstytucyjnych. I tak jest właśnie w Colorado. Do przemyślenia dla naszych legislatorów, czy można byłoby wprowadzić takie zasady, że nie wprowadzamy nowych podatków, nie podwyższamy, też nie obniżamy podatków, bez zgody obywateli wyrażonych właśnie w takim powszechnym głosowaniu. To na pewno też musi być taki czynnik mobilizujący, żeby się zainteresować kwestiami gospodarczymi kraju, w tym przypadku stanu konkretnego. Jestem ciekawa, czy w przypadku Polski by to w jakiś sposób wpłynęło negatywnie na takie samo opodatkowanie się, bo nie wiem, czy my jesteśmy w stanie tak było o tym myśleć, czy jakbyśmy dążyli jakoś intuicyjnie do jak najniższych podatków. Jak to wyglądało właśnie w Colorado? Czyli no, przepraszam, że to nie jest pierwsze głosowanie w sprawie podatków w tym stanie. Nie, no i w Colorado w związku z takim obowiązkiem te głosowania odbywają się często. No i jak to przy takich okazjach było? Pierwsze głosowanie dotyczyło podatku od nieruchomości i tam było kwestia zmiany. Jakby oczywiście była kwestia tego, żeby stan mógł wykorzystać te nadmiarowe przychody, które się pojawiły. Była kwestia zwiększenia pułapu tych przychodów na przyszłość, żeby one były inaczej obliczone w ten sposób, że naturalnie będą wyższe. Tam jeszcze oprócz tego była niższa stawka, co ciekawe, podatkowa. Więc tak można trochę powiedzieć, czy to była podwyżka, czy obniżka podatków, to w zależności, czy mamy zwolennika, czy przeciwnika tej opcji. Właśnie przeciwnicy wskazywali, że to będzie podwyżka tych podatków, no bo w związku z tym, że będą mniejsze zwroty, wyższa kwota, to jest raczej norma, że część tego podatku jest po prostu zwracana ludziom, po prostu z tego względu, że jest ten próg na tyle nisko ustawiony. To też jest swoją drugą ciekawa koncepcja, że jak państwo zbierze określoną sumę w podatkach, tak zbierze więcej, to trzeba zwracać i wyliczyć obywatelom i nie ma tak, że korzystamy ileś tam więcej tych funduszy. I jakby to były takie najważniejsze kwestie. Czyli generalnie co do zasady, tylko ta obniżka to też nie mówiliśmy o tam jakiejś bardzo dużej, tam w obrębie promila, dwóch promili w zależności, bo to jakby warto zwrócić uwagę, to było bardzo, to nie była zmiana na zasadzie, tak jak często to powtarzamy, czy chcecie zmniejszyć czy zwiększyć podatki, a my tam ustalimy sobie. Nie, podgłosowanie już była poddana konkretna, przegłosowana wcześniej ustawa. Ona zawierała wiele tam takich specyficznych, wręcz powiedziałbym technicznych rozwiązań z wyliczaniem tych stawek. Widziałem, że często właśnie promili, dwa promile się różniły, ale przez te pułapy też to było wszystko inaczej. Więc to nie było głosowanie na zasadzie właśnie takiej mamy jakąś ogólną kwestię, dajcie nam mandat, żebyśmy zrobili coś, co rzekomo się zgodziliście na to. Tak. Tylko na konkret tutaj trzeba było się zgodzić. To jest na pewno dobra praktyka, żeby głosować na konkrety,
bo te ogólne pytania mogą być na poziomie, czy chcesz zmienić wysokość podatku, nie wiadomo zupełnie o co chodzi. Tak. Jakby zmienić. Bardzo mało osób nie chce. Natomiast czy zwiększyć, czy zmniejszyć, to już może być tutaj bardzo różnie odebrane. Więc też myślę, że ta konkretyzacja pytań, głosowanie tak naprawdę nad konkretną ustawą, która pojawia się nie tylko w Colorado, ale w wielu innych stanach, w wielu innych krajach, też powinno być inspiracją dla Polski przy okazji tworzenia kolejnych pytań referendalnych, czy to na poziomie lokalnym, czy na poziomie ogólnokrajowym, żeby to było bardziej skonkretyzowane, żeby obywatele, obywatelki, czy po prostu osoby mieszkające w danej gminie, w którym się odbywa referendum lokalne, wiedzieli, czego konkretnie ono dotyczy, jakie rzeczywiste zmiany za tym pójdą, żeby to nie pozostawało w sferze gdzieś domysłów albo bardzo szerokiego pola do interpretacji wykonawcą już. Tak, żeby później nie było sytuacji, że ja głosowałem na tak albo na nie, moja opcja wygrała, ale rządzący robią coś, czym ja się zupełnie nie zgadzam. Do tej szerokiej odpowiedzi można to wrzucić. Jak chodzi tutaj o podział, to tutaj w tej kwestii podział w zasadzie troszkę przechodził po liniach partii. To znaczy generalnie demokraci byli za, republikanie byli przeciwko i republikanie swój sprzeciw właśnie tłumaczyli tym, że to będzie podwyżka podatku. No a republikanie w Stanach Zjednoczonych co do zasady raczej stoją po tej stronie, jak państwo nie powinno nam zabierać zbyt wiele w podatkach. Najlepiej jak najmniej i wtedy wszystko będzie się lepiej rozwijało. Tak, tak, wolnorynkowe podejście, natomiast demokraci wskazywali na możliwość przeznaczenia tych środków na cele publiczne i rozwój czy to szkół, infrastruktury. I to takie, powiedziałbym, codzienne sprawy. Natomiast w tym głosowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości ustawa nie uzyskała poparcia, bo tylko 40,7% zagłosowało za, a co za tym idzie ponad 59% głosujących opowiedziało się przeciwko. To znaczy, że ustawa pozostaje niezmieniona w dotychczasowej formie. W kwestii podatków od nieruchomości te zwroty, tak jak były planowane, będą zwracane. No i też ten próg na przyszłość nie został zwiększony. Tak, więc to było pierwsze głosowanie. Tak, tak myślę o tym wyniku, bo z jednej strony jest to odpowiedzenie się mocno za jedną ze stron, ale z drugiej strony to też nie jest to w jakiś sposób może być polaryzująca kwestia. Nie mamy tego efektu, że ponad 90% obywateli opowiada się za jedną opcją, że tak naprawdę znając pytania referendalne, znamy te odpowiedzi, tylko rzeczywiście tutaj pytamy, bo to nie był jednak stosunek 95-5. Tak, ale w kwestii polaryzacji, bo drugie pytanie też dotyczyło kwestii podatkowej. Też podział w zasadzie polityczny przebiegał podobnie. To znaczy zasadniczo republikanie byli przeciwko, zasadniczo demokraci byli za. No wiadomo, pojedyncze wyjątki się zdarzają. Na przykład w legislaturze jeden republikanin z senatu głosował za. Wyczuwał jakiś plot twist. Tak. No i druga kwestia dotyczyła też kwestii podatkowych. I dotyczyła kwestii podatku od tytoniu i nikotyny. I mamy tutaj w zasadzie podobną sprawę. To znaczy tutaj nie zmieniano stawek, ale też dotyczyła ta kwestia zachowania tych takich, można powiedzieć, już pojęcia, które były w innym kontekście, nadmiarowych zysków, nadmiarowego zebrania podatku. I zaproponowano, żeby te nadmiarowe zyski ze sprzedaży wyrobów tytoniowych i nikotynowych zatrzymać i przeznaczyć, generalnie to były na takie fundusze związane z przedszkolnictwem, co też to jest ważne, to nie było tak, że tam były powiedziane, przeznaczymy na jakiś cel, nie no, to było rozpisane, na co tam te pieniądze będą szły. No i wydawałoby się, no to skoro mamy jeden stan tych samych głosujących, tak samo idąca linia podziału, no to pewnie wynik będzie podobny, a tu wynik był zupełnie inny. Bo zagłosowało 67,5%, czyli dość znacząca liczba głosujących. Odwrócenie proporcji. Nawet nie odwrócenie proporcji, bo to nawet bardziej niż odwrócenie proporcji. Zagłosowała za tym, żeby te dochody
pozostały w gestii stanu i żeby ten stan to rozdysponował, w związku z czym jakby nie będzie tego zwrotu z nadmiarowego dochodu podatkowego. Z czego to wynika w takim razie, że to z jednej strony, że intuicyjnie myślę, mogliśmy się spodziewać w miarę podobnych wyników, skoro mamy liberałów, demokratów po tych stronach, z czego wynika w takim razie ten wynik, że z jednej strony jakby wygrywają osoby, które są bardziej wolnorynkowe, a z drugiej strony osoby, które mają bardziej poglądy socjalne. Znaczy, to pokazuje, że mimo wszystko, mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych mówi się, że coraz mniej jest tych niezdecydowanych i coraz bardziej jest to takie, że albo jest się totalnie za republikanami, albo totalnie za demokratami, że pomimo tych takich tendencji wciąż w Ameryce głosowanie kontekstowe jest bardzo silne. To zawsze też przy wyborach wychodzi, że na przykład jak są wybory, to są wyborcy, którzy głosują na prezydenta demokratę, a do kongresu na republikanina albo na odwrót, którzy głosują do Senatu albo do Izby Reprezentantów na kandydatów z innych opcji, czy głupek na trakt i tak dalej. Więc to pokazuje, że ci wyborcy dalej są obecni i że to wcale nie jest tak, że totalnie tak samo się pokryje do tej kwestii. Na pewno druga kwestia też mniej angażowała kampanię, no bo przy pierwszej kampanii tam około 3 miliony dolarów obie strony wydały na kampanię, przy tej kwestii to obie strony poniżej 0,5 miliona dolarów wydały. Więc jakby to też nie była kwestia, znaczy w Stanach Zjednoczonych są też takie kampanie, gdzie się zasadniczo nie prowadzi takiej płatnej, dużej kampanii, na przykład przy tych konstytucyjnych, jak są zatwierdzenia rzeczy, które obie strony popiera. To wtedy nie ma takiej silnej finansowej kampanii. Natomiast tutaj też to jakby nie była kwestia, która budziła największe emocje. Więc wydaje mi się, że po pierwsze jakby sprzeciw skupił się na tej pierwszej kwestii. To był jeden z czynników. Drugi czynnik to była kwestia jednak większego skomplikowania tej pierwszej kwestii, bo tam mieliśmy różne stawki podatkowe, różne podniesienia, stałe podniesienie tej kwoty, więc to też takich umiarkowanych przeciwników podwyższania podatków. Jakby tutaj mamy takiego, zgodziliśmy się, przeznaczamy na konkretne cele w przypadku tych dochodów z wyrobów tytoniowych i nikotynowych, a tam jakby na stałe podwyższamy ten jakby poziom podatków. Czyli podwyższamy go też na przyszłość, nie tylko tutaj wyrażamy zgodę. No bo ta stała karta podatnika właśnie przewiduje, że to za każdorazowo, jeżeli są te większe zyski, trzeba wyrazić zgodę. No i też zastanawiam się, czy to nie jest też takie podejście, że podatek od nieruchomości to płaci każdy albo prawie każdy i się tak bardziej z nim utożsamia. A tutaj był jednak od sprzedawców papierosów, to jednak wydaje mi się, że mogło też to grać na takim poziomie po prostu czysto sympatii. Tak, że tutaj myślimy, że to nas opodatkują, a tam to są jacyś oni, więc... A nawet jeżeli ktoś jest palaczem, po pierwsze tych grup jest mniej, to też nie jest tak, że to było jakieś dodatkowe, nowe opodatkowanie, tylko dalej to było stare opodatkowanie, tylko nie ma tego zwrotu. Teoretycznie przełożenie takie, że jakby był ten zwrot, to może papierosy byłyby dla nas tańsze, jest, ale nie jest to tak silny, bezpośredni bodziec, że teraz dorzucamy tutaj ileś procent dodatkowo od opalaczy i nagle nam ceny papierosów pójdą do góry, bo wtedy faktycznie dla palaczy to byłby argument, żeby silnie się zmotywować. Więc wydaje mi się, że to były te kwestie, ale też że zwracam uwagę na to, że tak naprawdę w obu głosowaniach chodziło trochę też o to samo. To znaczy mamy jakieś nadwyżkę zysków ponad przewidywaną, więc chcemy ją zachować, ale to nie było tak, że była jedna ustawa i jedno referendum, głosujemy, czy zachować te nadwyżkowe. Tylko to było, głosujemy nadwyżkowe z nieruchomości, głosujemy nadwyżkowe od nikotyny i od wyrobów nikotynowych i od wyrobów tytoniowych, co moim zdaniem jakby to też jest fajnie, bo pozwala w konkretnych sprawach decydować, a też nie jest rzuceniem ogólnej takiej zasady. No i te wyniki też pokazują, że tu nie jest tak, że obywatele zawsze zagłosują tak samo w takich głosowaniach, tylko też może być jednak zróżnicowanie
w poszczególnych kwestiach, więc może tutaj jakiś apel do rządzących, może jakieś tam decyzje podatkowe też warto czasem pod głosowanie obywateli poddać i pewną kontrolę na siebie nałożyć. Tak, już taki jeden wniosek przychodzi mi do głowy, że możemy pewnie przyłożyć na polski rynek, to, że niekoniecznie właśnie jesteśmy zawsze za jedną opcją polityczną w 100%. Z jednej strony i Amerykanie, i Polacy są spolaryzowanymi narodami, społeczeństwami, ale tak naprawdę w wynikach wyborów czy już tych pojedynczych decyzjach nie przekłada się to, że osoby A popierające ugrupowanie A w 100% zawsze na nie głosują. Na debacie w Zielonej Górze, którą mieliśmy, o tym mówiliśmy, że trochę w Polsce nie było takich referendów, gdzie byłoby więcej niż jedno pytanie idące trochę tak w poprzek. Że zawsze mieliśmy albo jedno pytanie, albo nawet jak mieliśmy grupkę pytań, to trochę było takie pakietowane na zasadzie głosuj trzy razy tak, trzy razy nie, cztery razy tak, cztery razy nie, albo nie głosuj. Trochę nie mieliśmy takiego referendum dużego, gdzie na przykład czy to w obrębie partii byłyby podziały, czy to w ogóle byłoby tak, że nie mamy jednolitej, że za tymi opcjami są jedne partie, za tymi drugimi. Tylko, że na przykład w poszczególnych kwestiach partie się wymieniają. Tak, tak. A przecież w elektoracie te wszystkie badania wskazują, są naturalne różnice, które występują, więc też warto by je było czasem zaakcentować. Z pewnością, no i tym akcentem nadziei na to, że w Polsce będą referenda z bardziej polaryzującymi kwestiami. Polaryzującymi. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Że po prostu chodzi mi o to, że na które będziemy chcieli odpowiadać tak albo nie i zastanawiać się nad tym, że będziemy o tym dyskutować i niekoniecznie w jednym referendum będziemy odpowiadali trzy razy tak, albo cztery razy nie, tylko będziemy odpowiadali różnie właśnie. I że to nie będzie takie oczywiste, którą kratkę zaznaczymy. Tak sobie życzmy w 2024 i w kolejnych latach. A Tobie, Tomku, dziękuję za omówienie referendum dwóch głosowań w ramach jednego referendum w Colorado. W zależności od tego, w jakiej kolejności będą odcinki, my do Stanów jeszcze będziemy wracać. Ale zostało nam przynajmniej w tym roku niewiele. Tak, zgadza się. Również dziękuję i zachęcam do obserwowania nas. Zostawcie też komentarze, uwagi jakieś, może przemyślenia. Dokładnie. No i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału lub bezpośrednio, gdzie więcej informacji o demokracji bezpośredniej, z teoretycznej strony, trochę z eksperckiej, trochę jeśli chodzi o badania, ale także z tej praktycznej w Polsce, w Europie, na świecie. Także serdecznie zachęcam. Do zobaczenia.